Hej, hej, dzielni wojownicy, serdeczne kamehame, witam w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Kakarot. I udało mi się znaleźć miejsce, znaczy wyteleportowałem się z tego miejsca i ponownie przyleciałem do Capsule Corporation i jest tutaj Bulma z tym swoim zadaniem pobocznym, więc no, w taki sposób chyba widocznie to trzeba będzie jakby odpalać, tak? Nie można wziąć jednego zadania po drugim, tylko trzeba gdzieś polecieć i wrócić i się odpali. No, w wielu grach tak w zasadzie bywa. Okej, okay, co z tym chipem? Co tam? Ha? A tak, pamiętasz urządzenia, które Saiyanie nosili na głowach? Pomajstrowałam i naprawiłam jedno z nich, a przynajmniej tak mi się wydawało. Coś z nim nie tak? Służyło do mierzenia mocy przeciwnika, ale nawet teraz wyświetla się na nim odczyt. I to naprawdę wysoki. A na Ziemi nie ma zbyt wiele osób, które dysponują taką mocą. Co oznacza, że to urządzenie jest jednak zepsute. Już wiem, może sprawdzisz dla mnie to źródło mocy? Co, ja? Cóż, boski mistrz nie poradziłby sobie z tym odczytem, więc zostałeś właściwie tylko ty. To nie jest zbyt przekonujące. Proszę, naprawdę potrzebuję twojej pomocy. No i oczywiście, że tak. Tajemniczy odczyt mocy! Jej! Hej! Okej. Rety, naprawdę? Dzięki, wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Spójrzmy, źródło odczytu znajduje się... Pojawił się znacznik. O, proszę bardzo. Chyba tam właśnie będzie Tao Pai Pai. Tutaj, zaznaczyłam na twojej mapie, więc sprawdź to dla mnie, dobrze? Dobrze. Okej, okay. I właśnie chyba tam, tak jak widziałem gdzieś tam na spisie... Chociaż nie... Tu mi się zaznaczyło, w wiosce Lubka. A, czyli jednak nie. Myślałem, że nowa miejscówka mi się... Ale to gdzieś w takim razie tak czy inaczej, tam w tym rejonie wschodnim było napisane, że jest to Pai Pai. Tylko nie świecił się ten taki znaczek niebieski. Być może on będzie tym źródłem mocy, chociaż nie sądzę, żeby miał aż taki duży poziom mocy, żeby Bulma się wzdrygnęła na ten widok i żeby wysyłała aż Gohana do walki z nim. Gohan, kurde, tam walczył na równi, wręcz bym powiedział, z Nappą, z Saiyanami. A tutaj, kurde, ma się to Pai Paiem zajmować? A ja nie muszę patrzeć na mapę, gdzie mam iść, bo mam taki dupny znacznik niebieski. Co i jak? Co tutaj będzie? CB-meny. Czy to nie? A więc to jest źródłem silnych odczytów mocy. Skoro już je ma, może lepiej jednak będzie ich nie ignorować. Chyba lepiej będzie, jeśli się nimi zajmę. No proszę bardzo. Nie lubię z taką ilością walczyć, bo najzwyczajniej w świecie tylko i wyłącznie problemy z nim. Dobra, jeden out. No weźcie, bo się chce naładować. No właśnie. A czemu nie mogłem za nim polecieć? A bo on chyba padł w ogóle. On chyba tam... Na samym końcu to w ogóle zginął, nie? Bo to jakieś takie chłystki są. Proszę bardzo. Gotowe, pokonałem wszystkie. A? Co to, jakieś kapusta? Co my tutaj mamy? Warzywa. Nigdy nie widziałem takich świeżych warzyw. Szkoda, żeby się zmarnowały, więc może zabiorę je do domu. Dobra marchew. Założę się, że mamie też się spodobają. Chwila, co ja miałem zrobić? A tak, muszę powiedzieć Bulmie, co się stało. No dobra, i loading screen! Kurde! Ale niech będzie. Niestety streszczenie fabuły się w żaden sposób nie zmienia, bo nie idziemy naprzód, jeśli chodzi o fabułę. Ale swoją drogą, zauważcie, jest gdzieś tam za tekstem, jest Ozaru, tak, Vegeta po lewej. Ciekawe, czy później przy namek się to będzie zmieniać, pewnie tak. Rozumiem, więc to Saibameni powodowali ten odczyt. Ale zastanawiam się, skąd oni się tam mieli. Znalazłeś ich przy kapsule Saiyan, tak? Może w kapsule zostało trochę nasion, które wysypały się na ziemię i zaczęły rosnąć.
Rozumiem. W pobliżu rosły też jakieś warzywa, tak? Może na nie też wylała się jakaś substancja przyspieszająca wzrost. Tak czy inaczej, cieszę się, że się nimi zajęłeś, zanim spowodowali jakieś problemy. Dzięki wielkie, Songuhanie. No i subcio. Romantyczny, co tam jest? Fartuch? Fartuch. Romantyczny fartuch, to jest jaki? To jest taki, który... A, nieważne. Więcej... Cyberman? Ciekawe. Znak duszy z Cybermana? Lol? No ale okej, no to w takim razie spoko. Im więcej znaków duszy, tym lepiej znaków duszy, jak to mówią, nie? Dziwne, że to jest w ogóle w społeczności tej takiej... społeczności... A tej jamsze moglibyśmy dać, ale to wtedy zepsulibyśmy sobie tam linki. Dobra, nieważne. Zobaczmy w takim razie na opowieść. I mamy właśnie ten obszar gór południowo-wschodnich. I zobaczmy w takim razie na mapie, czy nam się tu gdzieś świeci. Jest! Dom Songoku, czyli trzeba było robić w takiej kolejności te wszystkie questy. I niby mamy poboki, ale trzeba je w odpowiedniej kolejności wykonywać, tak? Czyli najpierw pierwszy, gdzie zdobywaliśmy informacje o tym chipie, tak? Dostarczyliśmy jej ten chip, później ona dzięki temu chipowi pewnie coś tam zrobiła w kwestii tych detektorów, zobaczyła źródło mocy, więc wcześniej nie mogliśmy tego źródła mocy zbadać, tak? Okej, dobrze wiedzieć, bo myślałem, że zadania poboczne to są, wiecie, takie gdzieś rozsiane po mapie, każde sobie, nie? A tutaj widzę, że niektóre są w takim ciągu, takim łańcuchu zadań pobocznych. No to w takim razie gdzieś tutaj będziemy musieli znaleźć teraz tego Paipaja. O, proszę. No nie mówcie mi, że on przyleciał do naszego domu. O, panowie. Ale macie przerąbane. Nawiedzać... O, wyłaź. Ej, wy. Songuhan. Nie podchodź, Songuhan. Pozwól, mamie zająć się tymi gangsterami. Ty, ten poto. Oferujemy wam ochronę. Właśnie. Ja, kryminator światowej sławy zabójca, ochronię was. I to za marne 100 tysięcy zeni. To niewielka cena za spokojny sen. Nie damy się na to nabrać. Spróbujesz odebrać nam pieniądze. Przykro mi, ale nasze pieniądze nie są dla takich oprychów jak wy. Rozumiem. Tak się składa, że natknąłem się w tej okolicy na kilka potworów. Wyglądały dość złowrogo. Byłaby szkoda, gdyby zaatakowały niewinnych ludzi takich jak wy. Nie nabierzemy się na żadne wasze sztuczki. Oni nam tu równo ściemniają. Chodź, Songuhan. Mam wrażenie, że akurat mamy lepszą ochronę w postaci tego dziecka, jak Songuhan. Mama mówi, że próbują nas nabrać, ale w pobliżu naprawdę wyczułam coś złego. Coś nie tak, chłopcze? Boisz się może? A gdzie? Nie boję się. O, czy chcesz się pozbyć potworów? No tak. Znajoma twarz. Jezus Maria, ten dziewiczy wąsik taki, nie? Dam sobie radę z potworami. Ty jesteś tylko dzieckiem. W porządku, pokaż na co się stać, chłopcze. Choć czeka cię tylko pewna śmierć. Nie przegram. Let's go, gdzie to jest? A nie, to jest tu gdzieś. Czy tu gdzieś sobie to... A, są kolejne Cybermeny! Łee! No to ja dopiero co jedne rozwaliłem. Zaraz, czy to nie? No dobrze, a więc to ten potwór, o którym mówili. No dobra, pora się nim zająć. No chyba sobie jaj robisz, no naprawdę? Nie tak... Gdzie na plecy, pało? Cyk, i cyk, i jeszcze... No. Dobra, został ostatni. Masełko! W zasadzie to może być takie trochę masełko. Cyk. Dziękuję bardzo. No, ja myślałem, kurde, że się zmierzę z kryminatorem. No to chyba tyle w temacie. Czas wracać do domu. No. Naprawdę wygrał? Niemożliwe, to niemożliwe. O co ten ambaras? Jak mówię, że pokonałem potwory, to myślą, że kłamie.
bzdura, kompletna bzdura. Sam nie wiem, czy bym sobie z nim poradził. No i proszę, wiedziałam. Zamierzaliście zabrać nasze pieniądze i zjać. Ona blefuje. Nie ma mowy, żeby taki mały smarkacz dał sobie z tym radę. Racja, ten dzieciak. Mam wrażenie, że już widziałem gdzieś tego pokurcza. Ila młody, niebywale silny. A, powiedz chłopcze, jak nazywa się twój ojciec? Mój tata ma na imię Son Goku. Son Goku? To oznacza, że ty jesteś? Zgadza się, jestem jego żoną. Co? Nie ma co. Nie zamierzam zbliżać się do tej zwariowanej rodzinki. Jak wypeniał! Co za typ! Zdupcaj, gościu. Bo będzie zespół R znowu błysnął, kurde. Ale mamy przynajmniej dwa znaki duszy, świetnie. I z tego co widzę, 14 pustelnik. Właśnie sobie przypomniałem, że muszę coś załatwić. No tak, pora na mnie. No dokąd to? Nie waż się mnie tu zostawiać. Nie przepadam za obsesją Son Goku związaną z walką, ale czasem się są z tego jakieś plusy. Wykształcenie naukowe jest najważniejsze, jeśli chodzi o twoją przyszłość, ale nauka walki też się może nas przydać. Tak. Hej, to nie oznacza, że możesz obijać się podczas nauki, zrozumiano? Wykaż się w szkole, a porozmawiamy o nauce walki. Okej. I żadnych walk za moimi plecami. Chyba nie chcesz, żeby twoja matka dostała zawału, co? Nie. Oj, 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 cała cici. I nowy poziomik. Super. Dobroczynność, a my w takim razie wbijamy w znaki duszy. Na razie sobie tak w zasadzie wrzucam te znaki duszy jak chcę. Gdzie mi najwięcej dają. Później może znajdę czas na to, żeby pomyśleć, gdzie tak naprawdę... A może z kryminatorem się coś połączam? Nie? W zasadzie kryminator może się... Zabójczy bracia. No właśnie. Dobra, to zróbmy tak. Tego tu. I weźmy jeszcze tego drugiego, to będą zabójczy bracia, nie? On tutaj daje 14. Tsuru senryu no fukatsu o mezasou zo! Tao pai pai! Kono koroshi no waza ni migaki o kakete na. Jest, kurde, kolejna premia. Świetnie. Rzućmy okiem jeszcze, czy na pewno już tutaj się nie pojawiło żadne zadanie poboczne. Jeśli nie, no to super. To idziemy w takim razie dalej z wątkiem fabularnym do środeczka. Porozmawiajmy z Chichi. No i będziemy musieli jakoś jej to przedstawić. Informację. O, Son Gohan, już wróciłeś? Jestem z powrotem. Okej. Dalej opowieść. Co wtedy Bulma-san no uczuseń ga dekiru made jikkuri benkyo shinai to na. Romantyczny fartuch. No i proszę, 19 i ponad 19,5 tysiąca doświadczenia. Saiyajin tachi to no gekitou no sue, chikyū wa sukuwareta. Taureta nakama tachi no inochi o sukueru yuiitsu no kibou de aru Dragon Ball mo mata ushinawarete shimatta. Shikashi kami no kokyō de aru Namekusei ni mo Dragon Ball ga sonzai suru to Vegeta no kotoba kara shiru koto ga dekita. Haruka mukashi, kami no ie datta toyu uchūsen o te ni ireta Gohan tachi wa Namekusei ge to tabidatsu ketsui o shita no datta. No i jak skrócą tą całą... Oho, zapowiedź chyba kolejnego odcinka. Kolejnej sagi. Zły Imperator Frieza. Mieliśmy taki mały teaser, kurczę, super Saiyanina. Hej, moshi moshi. Moshi moshi. Bulma-san, konnichiwa. Ara, Gohan-kun, chodo yokatta wa. Ano sa, jitsuwa, rei no uchūsen no koto de chotto soudan ga aru ndakedo. 相談ですか?僕でいいんですか?ええ。よかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら?はい、わかりました。No dobra. Mama wie? 相談って何だろう?とにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃ。
つかめ、ジョンダンナジェイラプラネティナメック。ナメック星へ。Let's go。もしかして、もう宇宙船ができたのかな。スタテゴトベドスタート。ジョンダンなんて、僕に手伝えることなんかあるのかな。Dobra. Najpierw na zewnątrz. O! O! Jakieś zadanko poboczne jeszcze nam tutaj w takim razie wpadło. O, o, o! Jo! Dużo jeszcze zadań pobocznych wpadło, czyli po każdym jakimś takim małym kroczku naprzód warto po prostu patrzeć, czy czasem coś tutaj się nie dzieje w tej kwestii jakby zadań pobocznych. No dobra, no to w takim razie zagadajmy. Konnichiwa. Nie było tego. Hej dziadku, kiedyś tu zjawiłeś. To mój wnuk, zjawiasz się w najlepszym możliwym momencie. Czy coś się stało? Chciałbym to wiedzieć, czy ci zamartwia się tam na śmierć. A ja nie mam pojęcia czemu. Możesz to sprawdzić? No jasne, że tak. Sprawdzimy, co tam mamy. Jak ktoś inny. Jasne, niedługo wrócę. Dobre dziecko z ciebie, dzięki. Zmieniono ustawienie nawigacji opowieści dodatkowej. Co to znaczy? Jako Song Han, zobacz co u Chi-Chi. A co się stało? Czemu się zamartwia? Zobaczmy. Co tam u Chi-Chi? O, Song Gohan, co tam? Jesteś głodny? Przygotować ci coś? Nie, dziękuję. A u ciebie wszystko w porządku? Powiedz mi, co się dzieje. O, nic takiego, jestem tylko trochę zmęczona. Od tak dawna nie widziałam mojego małego Song Gohana, a teraz on leci w kosmos. Jedyne, co teraz mogę dla niego zrobić, to przygotować mu gorący domowy posiłek. W końcu mój chłopiec ciągle rośnie. Co ja mam w tej lodówce? Marchewka, ziemniaki, cebula i mięso. Wszystko, wszystkiego niewiele. O co chodzi z tym mięsem? Ups, powiedziałam tu głośno? Nie zwracaj na mnie uwagi, Song Gohan. Brakuje nam jedzenia? Już mówiłam, żebyś się tym nie przejmował. Okej. Oj, trzeba będzie chyba zapolować na jakieś mięsko. Mama ciągle się o mnie martwi. No dobra. Może nie ma pieniążka, kurczę, na ten, na jedzonko. No to ja mogę zapolować, nie ma problemu. A potem powiedziała coś o brakującym mięsie. O mięsie, tak? No i marchewce, ziemniakach i cebuli. To wszystko? Rozdzielmy się i zacznijmy napełniać lodówkę. Pocieszmy Chi-Chi. Dobra. Wspaniały z ciebie dzieciak. Dzięki, Song Gohan. Ja zajmę się cebulią i ziemniakami, ty ogarnij resztę. Hej! Hej! No dobra. A tu w zasadzie mam. Bo ja tu zbierałem przez tyle czasu. Nie muszę nigdzie chodzić z tego szukać. Hej! Mam już wszystko, dziadku. Samą porę, ja też właśnie skończyłem. Oto mój urobek, to ty powinieneś zanieść go mamie. A ty nie idziesz? Coś sobie uświadomiłem, że gdy to zbierałem. Ty i te składniki to wszystko, czego potrzebuje twoja mama, wierz mi. Nadal nie mam pojęcia, co się dzieje, ale dobrze. Idź, wkrótce wszystko się wyjaśni. No ale przecież ojca też, kurde, kocha pewnie. Przekazujesz przedmioty. Orety, nieźle się napracowałeś, żeby to wszystko zdobyć, co? Dziadek też pomagał. No coś takiego. A skoro mowa o moim ojcu, to gdzie on jest? Powiedział, że te składniki i ja to wszystko, czego potrzebujesz, a potem poszedł do domu. Zniknie bez słowa i nie... Znikanie bez słowa nie jest w jego stylu. Ile składniki to ulubione jedzenie Song Gohana. Tata zrozumiał, że chce przygotować coś dla Song Gohana, a potem poszedł, żebyśmy mogli być razem. Ale z niego mięczak. Coś się stało? Zupełnie nic. No, to może zrobię coś do jedzenia. Przygotuję ci prawdziwą ucztę. Ucztę? Tak, co powiesz na curry? Twoje ulubione danie. Curry, orety! Pojedzone. Rany, to było naprawdę niezłe. Nie zmieściłbym już ani kęsa. Wiesz, Song Gohan? Nie będę mogła dla ciebie gotować podczas twojej kosmicznej wyprawy. Myślisz, że sobie poradzisz? To brzmi nieciekawie, ale muszę jakoś dać sobie radę. Nie przeraża cię myśl o podróży w kosmos? Nie, Bulma i Kurin będą mi pomagać. No i pan Piccolo i inni liczą, że sprowadzę ich z powrotem. Jesteś zdecydowany? Mam więcej niż przeczucie, że gdy już się tam znajdziemy, zatęsknisz za ziemią.
Nie martw się o mnie, mamo. Jestem zdecydowany. Naprawdę wyrosłeś, Son Gohan. Może jesteś mniejszy ode mnie, ale masz o wiele większe serce. No, mamo. Tylko nie zapominaj o dobrych manierach, nawet rozmawiając z kosmitami. A przede wszystkim wróć cało do domu. Hej! Jasne. Okej. Zrobione kolejne zdanko poboczne. Nice! Nie ma to tamto. Różana pszenica. Okej. No to aucik stąd. I zobaczymy w takim razie, gdzie będzie kolejne zadanko poboczne, bo prawdopodobnie jakieś tutaj będzie. Na mapkę. Mosi. Żółwia chata. Możemy podskoczyć do żółwiej chaty. Tam było zadanie dla żółwia, jeśli dobrze się orientuję, jak widziałem. O, patrzcie, Son Goku ciężko ranny po potyczce z Vegetą zaczyna wracać do sił. W międzyczasie Son Gohan wraz z ekipą wyruszają na planetę Namek, nie mogąc się doczekać zdobycia tamtejszych smoczych kul i przywrócenia przyjaciół do życia. I to, co mówiłem, ten cały background, czyli ta tapetka z tyłu tych napisów, zmieniły się na sagę taką namkową i freezerową. I Ginyu Tonsenkai, czy to Tsenkai, czy coś tak. O, przy okazji tutaj mam tutaj dwa zadania poboczne? Czekajcie, mamy chyba dwa zadania poboczne tutaj. O! Jakiś przedmiot. Boski mistrz godzi się szkolić Son Goku i Kuririna pod warunkiem, że sprowadzą mu piękną kobietę. Dwójka znajduje ukrywającą się przed policją kobietę o imieniu Lunch i sprowadza ją do żółwiej chaty. Boski mistrz jest zadowolony z Lunch, jednak gdy tylko udaje mu się namówić ją do ubrania się w uniform szkoły żółwia, staje się coś niesamowitego. Lunch kicha, co sprawia, że z cichej i uprzejmej kobiety przemieni się w agresywną, pyskatą kryminalistkę. Super. Jeszcze mamy książkę dla dorosłych, no co mogłoby być, kurde, w żółwiej chacie. Son Goku i Chi-Chi wybierają się na wyspę Boskiego Mistrza, aby pożyczyć od niego wachlarz z bananowca, którym zamierzają ugasić płomienie otaczające górę Frypan. Chi-Chi nie dowierza, że Boski Mistrz jest potężnym mistrzem sztuk walki i postanawia poddać go testowi. Próbuje zaskoczyć go, rzucając w niego swoim wyposażonym w ostrze hełmem, ale Staruszek błyskawicznie zatrzymuje go swoją laską. Niestety laska pęka i ostrze trafia Boskiego Mistrza w głowę. No cóż, tak też bywa. Dobra, co my tutaj mamy? Konnichiwa. Cześć, żółwiu. O, cześć, Son Gohan. Coś nie tak? O, przepraszam, nie chciałem cię niepokoić, przepraszam. Martwi mnie cała sytuacja z jedzeniem. Nie, nic nie mamy. Naprawdę? Nic nie mamy? Tak, Boski Mistrz powiedział, że da trochę Son Goku, a okazało się, że dał mu wszystko. Mojemu tacie? Proszę, nie myśl, że winie za to twojego ojca, Boskiego Mistrza po prostu trochę poniosło. Ale takie życie na środku oceanu utrudnia wiele spraw. Jeśli zamówię większe zakupy, nie mam pojęcia, kiedy zostaną dostarczone. Nie mogę uwierzyć, że oddał całe jedzenie mojemu tacie. Powinienem mu pomóc. No i oczywiście tak, pomagamy. Znowu o jedzenie chodzi. Trudne życie żółwia. Tak? Mam zdobyć dla ciebie jakieś jedzenie? Och, nie chcę sprawić ci kłopotu. Przecież to mój tata wszystko zjadł, prawda? W takim razie zajmę się tym. O, no tak, bardzo dziękuję. Prawdę mówiąc, łatwo się gubię, więc lepiej, żebym sam nie szedł na zakupy. A więc czego dokładnie potrzebujesz? Dobra, zobaczmy. Ryż, jajko i pomidor królewski. To powinno być wszystko. Niestety jedna z tych rzeczy będzie trudna do zdobycia. Naprawdę? Boski Mistrz ma obsesję na punkcie wyjątkowej odmiany pomidorów, która jest obecnie wielkim przysmakiem. Jak ja mam to zrobić? Pewien rolnik sprzedaje je wprost ze swojej farmy. Pokażę ci, gdzie go znaleźć. Znaczy, na mapie. Rozumiem. Dzięki. Dobra, spadam. Uważaj na siebie. Dobra. Zbierz zapasy i zanieś je żółwiowi. Jajka mamy. Potrzebujemy ryż i pomidor królewski. Tylko gdzie to znajdę? To jest pytanko. Czy to jest gdzieś tutaj? Może nie w pobliżu, ale gdzieś tutaj na tych wyspach? No nie. No to kurde, to w takim razie jak mam to zdobyć? Ryż to pewnie gdzieś mogę kupić.
ale pomidor królewski zaznaczył mi niby na mapie. Może w Metropolis to jest, nie? Jest taka opcja. Ale zobaczmy, co będzie chciał Kuririn. Może się zazębią jakby zadania. W sensie, że... Oho! Patrzcie tylko na te kształty. Cześć, Kuririn. Kochan, co tam robisz? Ja, no wiesz... No to sporo... no to sporo nam zajmie, zanim dotrzemy na tę planetę Namek, prawda? Że Dudka nie wzięli na mundial. Zamierzam bliżej przyjrzeć się temu. Czy dałoby się trenować podczas podróży? Czy to robiłeś, ale... I wiesz co? Opracowałem nowy sposób ćwiczeń. Opuściłem go ledwie minutę temu. Naprawdę? Nazwałem go, czekaj, tylko symulacyjnym treningiem mentalnym. Symulacyjny trening mentalny? Ale ja już to robiłem. Tak, ale tylko zupełnie sam, prawda? A ja mówię o tym, żeby robiły to dwie osoby. Dwie osoby? Mówisz, że to możliwe? A, możemy spróbujemy. Myślę, że naprawdę to kupił. Uff, jak dobrze, że wcześniej na to wpadłem. Okej, let's go. Trening mentalny. Dzika wyobraźnia. No to dajemy, Son Gohan. Okej, mów co mam robić. Gotowy. Po pierwsze musimy się zrównać ki. To już nie powinno sprawiać ci żadnych problemów, prawda? Tak. Tak, prawda? Właśnie tak. Następnie musimy jak najwyraźniej zwizualizować sobie w głowach siebie nawzajem. To jest najistotniejsze. Dobrze się skup. Skupić się, jasne. Dobra, a teraz spróbuj mnie sobie zwizualizować. Dobrze. Kuririn, zwizualizować Kuririna. O tak, już widzę jego błyszczącą glacę. A, to już mniej więcej dobrze wygląda. W sumie to nie tylko on ma tak świetną glacę. Hej! Koty teraz sobie u diabła wizualizujesz? Przepraszam, trochę się rozkojarzyłem. Że jak to niby trochę? Rozkojarzyłeś się na całego. No, za pierwszym razem dobrze mi poszło. Rany, Son Gohan, ty mnie tu wykończysz. No ale byłeś w stanie złożyć mentalny obraz, więc teraz spróbuj z nim walczyć, jasne? Okej. Okay. No mam nadzieję, że nie zmien... A, snapom jednak, okej. Okay. Au! Oj! Dobra. Mamy to. Po raz kolejny, kurde, mamy sparing z Nappą. Okej. Teraz Nappą w zasadzie... Już nie powinniśmy mieć większych problemów. Ajajaj. Jeszcze dwa paski. Jeszcze dojadę do tym. Super. Podłabujmy się. Świetnie. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra. No i proszę bardzo. Nawet w umyśle, ale kurde, jak żywa ta walka. Zwizualizowana. Ty to jesteś niemożliwy, wiesz? Nie wierzę, że zamiast mnie pomyślałeś o tym Zenie. Przepraszam, tak wyszło. Ale naprawdę to musiał być właśnie on. I po co w ogóle skupiałeś się na tym, że jestem łysy, co? Przepraszam, Krillin, ale to pierwsze, co mi przyszło do głowy, kiedy o tobie myślę. Ja chyba, że nie mam nosa. A co z Tenshinhanem? To też łysolech. Dobra, dobra. No to powtórzmy to. Tym razem skupię się na mnie, okej? Okay? Jasne. A, czyli kolejny sparring, okej. Okay. Dobra, teraz przywołaję w głowie mój obraz. Pewnie będzie ten. Boski mistrz. Kuririn. No już, skup się na Kuririnie, skup się na Kuririnie. A, udało się, a jednak. Proszę bardzo. Świetnie, widziałem, że potrafisz. No dobra, jeszcze jedna rundka. Im dłużej walczymy w umysłach, tym bardziej do tego przywykną. Jasne. No dobra, no to w takim razie teraz Kuririna trzeba poskładać. Masenko!
Podobnie mi się tutaj nie ma. Cyk. Jakiś taki słabszy od tego mapy. Nadal. No i super. I eseczka, kochanie. Fajnie, że w ogóle cała akcja rozgrywa się pod wodą. To co sądzisz, Son Gohan? To chyba coś, co nada się w ograniczonej przestrzeni kosmicznego statku, nie? Tak, na statku nie ma zbyt wiele miejsca do poruszania się, ale za to w umysłach mamy go aż nadto. Cię wie, no nie? A myślisz, że dałoby się jeszcze raz to przećwiczyć? Chcę się tylko upewnić, że to rozgryzłem. Rany, bardzo poważnie podchodzisz do sprawy, pewnie. Możemy to powtórzyć, ile tylko razy chcesz. Wielkie dzięki, Kirillin. No to dobra. Stawiam, że to dzięki Chi-Chi Son Gohan tak dorośle się zachowuje. Z pewnością nie przypomina Son Goku. No dobrze. To co tu porobić... Jak już skończyliśmy z treningiem, może mógłbym wrócić do swojej lektury? Ups, to nie czas, żeby o tym myśleć. Trzeba się skupić. Muszę ujrzeć Son Gohana. Taka słodka i kształtna. O, ale lasencja! Kuririn. Czemu ja tu widzę dziewczynę? To nie moja wizja, to... O wiem, to jest wizja boskiego mistrza, wtrabania mi się do umysłu. Na... Tego dziadka nic nie poradzisz, co nie? Ale boskiego mistrza nie ma w pobliżu. Kuririnie? No tak, ale boski mistrz jest na tyle dobrze wyćwiczony w mentalnym obrazowaniu, że nadaje tę wizję bardzo daleko. Kuririnie? Tak, to jest ten boski mistrz. Kuririnie? Wybacz, po prostu nie jestem w stanie pozbyć się z głowy książki, którą przeglądałem. A, czyli ta książka, którą przeglądałeś, to takiego rodzaju książka. Liczyłem na to, że nie ujrzysz mnie nigdy od tej konkretnej strony. Nie musisz tego przede mną ukrywać. Razem pooglądajmy! Ale straciłeś do mnie trochę szacunku, prawda? Liczyłem, że utrzymam w twoich oczach status stylowego mentora. A, czyli to cię trapi. A, widzę... go raczej jako błazeńskiego siłacza, a nie stylowego... Co? Błazeńskiego siłacza? O, shit! Ale mu pocisnął. O, damn. No, nieźle. O, shit. Błazeńskiego siłacza. Dobra. I teraz tak, możemy wracać do Metropolis i w Metropolis mamy też jedno zadanie poboczne, to po pierwsze, a po drugie być może Metropolis jest druga część tego zadania pobocznego związanego właśnie z przyniesieniem tych kładników dla żółwia. Bo jakby nie patrzeć, to musimy je jakoś zdobyć. I pytanie, czy kupić, czy znaleźć? Bo on miał nam zaznaczyć na mapie miejsce, gdzie będzie można kupić albo zdobyć właśnie tego pomidora konkretnego. Być może to jest właśnie Metropolis. No, jakby nie patrzeć, to też w zasadzie zakupy się robi w dużym mieście, nie? Raz na jakiś czas jakieś duże zakupy się robi w dużym mieście. Tylko jak ja z tym wszystkim przylecę? Okej, okay, i mamy dwa... Kurde, nie ma tu nic więcej. Dobra, na razie nie idziemy z głównym zadaniem, tylko idziemy do Oolonga. Czy Oolonga. No. Gohan, właśnie z tobą chciałem pogadać. Co się dzieje, Oolong? Okej, sprawa jest taka. Właśnie widziałem coś serio dziwacznego. Dziwacznego? W mieście był duch Jamszy. Duch Jamszy? Ty tak na poważnie? Tak, myślisz, że kłamałbym o czymś takim? Ten duch nie tylko wyglądał jak Jamsza, flirtował też z całą kolekcją panienek. O, no tak. Raju, nawet jako duch ma większe wzięcie ode mnie, ale no, ale ja jeszcze nigdy nie widziałem ducha, więc w mózgu mi się gotuje. To jest Gohan, koleżko brachu. Dałbyś może radę sprawdzić, czy to serio duch Jamszy? Jasne, jasne, że tak. Jamsza żyje, no na pewno.
Może tylko i wyłącznie przez chwilę. Jak to Yamsza? Hej! Spokojna twoja głowa, Long. Sprawdzę co i jak. Thank you. Naprawdę, dzięki, stary. Widziałem go przy tym parku na południowy wschód stąd. Tylko tam uważaj, okej? Okej. O, jaka wielka kula. Faktycznie jest Yamsza. I zagaduje jakieś panienki. A może to Pur? Moment, czy to naprawdę Yamsza? Wielkie dzięki, że poświęciłeś czas, żeby się ze mną dziś spotkać. Poświęciłaś chyba tam było. Naprawdę świetnie się bawiłam. Nie wiem o co chodzi, ale dziś zachowujesz się tak po dżentelmeńsku. Po prostu robię co należy. Mężczyzna zawsze powinien z szacunkiem traktować piękne kobiety. A teraz, jeśli mi wybaczysz, muszę już zniknąć. Zdaje się, że z Yamszą wszystko dobrze, ale nie widzę w tym nic z ducha. Chyba lepiej za nim iść, tak dla pewności. Zdaje się, że idzie w tamtym kierunku. No i też dziwne, że to jest ta Opajpaj i ten. Cyk. Proszę bardzo, kolejna panienka. Tym razem rozmawia z inną dziewczyną. Wiesz, Yamsza, teraz jesteś, no nie wiem, taki jakby nudny, strasznie wyluzowany i w ogóle... No! Przepraszam bardzo, obiecuję, że jak dasz mi szansę, to się poprawię. Proszę, umów się ze mną jeszcze. W sumie chyba mogę, ale naprawdę, jeśli następnym razem nie będziesz zabawniejszy, to koniec, jasne? Tak, bardzo dziękuję. Przećwiczę na następny raz kilka dowcipów. Nie o to mi chodzi w zabawniejszym. To jest jakaś uczennica to w ogóle była. Wygląda i brzmi jak Yamsza, ale z całą pewnością inaczej mówi. Jest stanowczo zbyt uprzejmy. Teraz idzie w tamtym kierunku. Zdaje się, że chce opuścić miasto, ale lepiej jeszcze chwilę mieć na niego oko. No dobra. I kolejna dziewczynka. Rozmawia z kolejną dziewczyną? Mam nadzieję, że nie czekałaś za długo. Jejku, ale dziś cudnie wyglądasz. Co ja słyszę? Zdaje się, że już wiesz, jak poklebić kobiecie. To prawda. To prawda niepochlebstwa najdroższa. Tu cię mam, szmaciarzu. Czyli to ty jesteś tym odpadkiem, co próbuje mi podebrać kobietę? Przepraszam, a rozmawiam z... To mój były. Coraz nachalniej za mną łazi. Twój były? Chyba muszę cię oduczyć plątania się przy mojej kobiecie. Zamieć tym przegrywem podłogę. Momencik, czy nie możemy tego mówić po dżentelmeńsku? Dżentelmeńsku, gościu, stul ten pysk i walcz. Nie mogę walczyć. Coś tu nie gra, wkraczam. No, Yamsza by walczył, prawda? A po drugie Yamsza nie żyje. O, się boi. Czyli ktoś zmiennokształtny na bank. Dobra. O Jezu. Dobra, i został jeszcze jeden. A nie, to takie małe jakieś pieski tu przylazły. Robot pomocniczy. Cyk, potraktujmy go jeszcze tym. Cyk. Zobaczmy, co to jest tak naprawdę. Co tu się podziało? Kto to, kurde... Jest tak naprawdę. Moja maszyna! Nie wierzę, że wymiękłeś i wezwałeś pomoc. Zapłacisz mi za to. Aha, i co? Padaj, frajerze. Skąd taki dzieciak ma aż tyle siły? To po prostu nienaturalne. Dzięki za pomoc, kochanie. Pur, no właśnie, on tylko może... Tak też myślałem. Ale wybacz mi ten wybieg. A, ja wiem! On chciał utrzymać kontakty z dziewczynami, jak Yamsza nie żyje. W jego imieniu. O kurde! Widziałem, że coś jest na rzeczy. Czemu się podszywałeś pod Yamszę? Chciałem tylko zadbać o to, żeby po powrocie Yamszy jego reputacja wśród pań była na dobrym poziomie. I po to wszystko robiłeś? Ale wiesz, że nie dałbyś tak dłużej rady, prawda? Pur. Rany, jesteś w końcu. Wszędzie cię szukałem. Kuririn? O, hej, są kochanie. Ty też szukałeś Pura? Czekaj, Kuririn, czyli i mnie szukałeś?
Ano, tak jakby. Muszę ci przekazać wiadomość od Jamszy. Wiadomość od Jamszy? Ano prosił, żeby ci to przekazać zaraz przed walką z Saiyanami. Hmm? No! Wal prosto z mostu, Krillin. Nie mamy szans wyjść z tej walki z życiem, prawda? Jamsza, cóż, ja się nie poddam bez walki. I tak trzymaj, Jamsza. Czekają na ciebie Pur i Bulma. Ja jestem w kwiecie wieku. Pomyśl, ile panien za mną zatęskni, gdy mnie zabraknie. O czym ty mówisz? Mam już całą listę randek z dziewczynami, z którymi wszystko świetnie zagrało, więc nie mogę ich zawieść, umierając. I dlatego, jeżeli przetrwam walkę z Saiyanami, to będę żył pełną życia i Pur zawsze stoi za mną murem. Nie mogę zawieść najlepszego drucha, marnując okazję do radości, prawda? Co? Ale tak, jest coś, co chcę przekazać Purowi. Jeśli no wiesz, coś mi się przydarzy. No weź, Jamsza, nie smuć mi tylko teraz. Proszę, Kuririn. No dobra, spoko. Jeśli umrę, to wiem, że Pur strasznie strasznie to przeżyje i pewnie odbije mu na punkcie dokończenia moich spraw. No wiesz, na przykład dogadania się z dziewczynami, z którymi randkowałem. Ale niespecjalnie mi na tym zależy. Pur tyle dla mnie zrobił, ale jak już odejdę, to chcę, żeby cieszył się życiem, mimo że mnie zabraknie. Przekażesz to ode mnie Purowi? Jamsza... Tak, załatwione. Jeśli... Tak się zdarzy, przekażę Purowi wiadomość, ale nie sądzę, żeby było trzeba, bo my tu zwyciężymy. Dzięki, Kuririn. Z ciebie to kumpel na 100 fajerek. 100 fajerek? To tak gada. Jamszo, Jamszo. A no właściwie, to jeszcze nie koniec wiadomości. To nie wszystko? Powiedz, proszę, co jeszcze powiedział? Jak to one się tam nazywały? Pearl i Sophine. Jak się zdaje, on chciał, żebyś spróbował się dogadać z tymi dwiema dziewczynami, jeśli dasz radę. Znaczy, zapewne tak tylko sobie z tym żartował, tylko pomyślałem, że przekażę to w całości. Jamsza po prostu musiał zrujnować absolutnie wszystko takim zakończeniem. Jasne, Pearl i Sophine, zgadza się? Zrobię co w mojej mocy, do czasu, gdy Jamsza wróci, wszystko będzie naprostowane. Pospiesz się i wracaj, Jamsza. Nie mogę się ciebie doczekać. Pur ma złote serce. Ta, nie da się ukryć. Pur zdołał przekształcić tę żałosną historię Jamszy w coś wzruszającego. Proszę, proszę. I załatwienie spraw za Jamszę. No i tak to właśnie było. Chwila, co? To był Pur, a nie duch Jamszy? Raju, i po co ja się bałem? Ale mogę chociaż już spokojnie spać. Dzięki, Sengohanie. Widać, że Pur będzie super szczęśliwy, kiedy już spotka Jamszę po jego powrocie. Musimy robić wszystko, żeby jak najszybciej powrócić, przywrócić go życzeniami. A to ciekawe, że Ulong nie zaproponował jakby zamiany za Pura. Świetna książka dla dorosłych, no proszę bardzo. Nie zaproponował zamiany za Pura, w sensie, że bardzo chętnie by się umawiał z dziewczynami w ciele Jamszy, nie? W zamian za Pura. Okej, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my widzimy się w kolejnym i pewnie już wyruszymy na Namek, bo już tych zadań pobocznych powinno nie być tak dużo. Trzymajcie się, pa, pa!